tym wideo pokażę Wam aż 13 różnego rodzaju pasji, dzięki którym będziecie mogli zacząć zarabiać pieniądze. Jeżeli więc chcesz generować dochód ze swojego hobby lub szukasz interesującego dodatkowego zajęcia przynoszącego pieniądze, musisz obejrzeć to wideo do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Na sam początek mała prośba, chciałbym dowiedzieć się, jakie są Wasze pasje i zainteresowania. Zapraszam więc Was serdecznie do pozostawienia krótkiego komentarza pod tym wideo. Z góry pięknie dziękuję. Pierwszym hobby, dzięki któremu możecie zarobić pieniądze, jest granie w gry. Tak, wiedziałem, że znajdą tutaj coś dla siebie. Jest! Niestety, samo siedzenie przed monitorem i wbijanie kolejnych leveli nie przyniesie Wam dochodu. No, chyba że sprzedacie później swoją postać na przykład na Allegro. Jeżeli jednak interesujecie się danym tytułem, możecie na przykład startować w turniejach i zdobywać nagrody pieniężne, prowadzić kanał na YouTubie, udzielać płatnych konsultacji innym słabszym graczom, handlować wirtualnymi przedmiotami czy też walutą, czy na przykład tworzyć nowe mapy. Jak widzicie, opcji jest naprawdę, naprawdę sporo i wystarczy jedynie ruszyć nieco swoją piękną główką i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak mogę sprawić, aby moja pasja przynosiła mi dochód. Wszystkich zainteresowanych tematem zarabiania na grach zapraszam do mojego innego wideo, w którym rozwijam ten temat nieco szerzej. Drugim hobby, które pozwoli zarabiać Wam pieniądze, jest malowanie i rysowanie. Jeżeli zostaliście obdarzeni tym talentem, możecie iść do sklepu i kupić sobie większy portfel, ponieważ za chwilę nie pomieścicie nowej gotówki w tym starym. Talent plastyczny można wykorzystać w bardzo wielu dziedzinach, zaczynając od malowania portretów na zamówienie, zdobienia ścian w domach osób zamożnych, czy tworzenia grafiki w internecie. Wszędzie tam, gdzie ludzie interesują się sztuką, możemy zarabiać pieniądze. Jeżeli jesteśmy odpowiednio kreatywni, możemy używać naszego talentu do zarabiania pieniędzy w każdym miejscu na świecie. Dzięki sieci możemy oferować nasze dzieła każdemu człowiekowi i w Polsce, i na świecie. Dlatego też, jeżeli ołówek czy też pędzel nie są Wam obce, spróbujcie swoich sił właśnie w tym zawodzie. Osobiście z chęcią podejmę współpracę z osobami zajmującymi się malarstwem i rysunkiem. Jeżeli więc chciałbyś podjąć współpracę z moją skromną osobą, zapraszam do kontaktu mailowego w celu uzyskania większej liczby informacji. Trzecim hobby, które na pewno może przynieść Wam pieniądze, jest prowadzenie kanału na YouTubie. Jeżeli chcecie podzielić się Waszą wiedzą z innymi, pokazać kawałek Waszego życia w vlogu, czy też dać rozrywkę innym osobom, to kanał na YouTubie jest czymś dla Was. To hobby dostarcza bardzo wiele różnorakiego rodzaju form zarabiania w internecie, jak choćby programy partnerskie, reklamy na YouTubie, sprzedaż własnych e-booków i kursów, płatne konsultacje i wiele, wiele innych. Osobiście uważam, że na chwilę obecną jest to jedna z ciekawszych form inwestowania naszego wolnego czasu. To, że możemy dotrzeć do setek, tysięcy, a czasami nawet milionów osób na całym świecie, jest czymś niesamowitym. Przez grzeczność nie wspomnę tylko o tym, że każdy ma taką możliwość zupełnie za darmożkę. Temat ten jest wałkowany przeze mnie wiele razy na tym kanale i jeżeli ktoś jest zainteresowany tą tematyką, to zapraszam do całej serii wideo poświęconych tematowi prowadzenia kanału na YouTubie. Link oczywiście macie o tutaj u góry. Ponadto zapraszam Was serdecznie do mojego autorskiego kursu Zdominuj YouTube'a, w którym pokazuję, jak krok po kroku zacząć swoją przygodę na YouTubie i zacząć zarabiać pieniądze tym sposobem. Czwartym hobby, które może stać się dodatkowym źródłem pieniędzy, jest inwestowanie. Ktoś mógłby powiedzieć, że hej, jak inwestowanie może być pasją? Otóż może i wiem to sam najlepiej, ponieważ sam inwestowanie traktuję jako hobby, a to, że owocem tegoż zajęcia są pieniądze, jest jedynie miłym dodatkiem do całości. Inwestować wbrew pozorom może każdy, a inwestycja może przybrać bardzo różne formy. Nie musimy mieć wielkich zasobów pieniężnych, aby zacząć pasjonować się inwestowaniem. Już samo śledzenie rynku, uczenie się go, poznawanie sprawia, że nawet kiedy nie inwestujemy pieniędzy, inwestujemy nasz czas, który może przełożyć się na zyski w przyszłości, kiedy to będziemy posiadać już kapitał na inwestowanie. Oprócz tego warto powiedzieć, że inwestowanie to nie tylko giełda i papiery wartościowe. Jeżeli nie posiadamy wielkich zasobów pieniężnych, możemy na przykład inwestować w ziemię, malarstwo, numizmatykę lub cokolwiek innego, co nas interesuje. Ważne jest jednak to, aby sprawiało nam to radość. Znam wiele osób, które inwestują w wysoko oprocentowane trunki, by następnie zainwestowane aktywa zainwestować w samych siebie, ale zazwyczaj tego typu inwestycja kończy się dość mocnymi spadkami.
piątym hobby, które na pewno zaintryguje wielu panów, są samochody. Ta pasja jest doskonałym źródłem dodatkowej gotówki, ale jeżeli nie będziemy uważni, może stać się pieniężną studnią bez dna. Jeżeli na przykład skupimy się na kolekcjonowaniu starych modeli samochodów, to z naszego portfela pieniądze będą uciekać równie szybko, co struś pędzi wiatr przed kojotem. Kiedy jednak w tej samej sytuacji samochody zaraz po nabyciu będziemy remontować i odsprzedawać zyskiem, zamienimy nasze hobby w dochodowy biznes. Oprócz tego każdy pasjonat motoryzacji może liczyć na stałe zlecenie od osób zainteresowanych kupnem używanego samochodu. Jadąc na oględziny wraz z przyszłym kupującym, możemy zarobić całkiem niezłe pieniądze. Oczywiście to tylko kilka z różnego rodzaju sposobów na zarabianie na samochodach. Wszystkich zainteresowanych tą pasją zapraszam do innego z moich wideo poświęconego w pełni temu zagadnieniu. Kolejnym dodatkowym zajęciem, dzięki któremu możemy zarabiać pieniądze, jest rękodzieło. Tworzenie ozdobnej biżuterii, wymyślnych kartek urodzinowych, figurek z papieru i wszelkiego typu innych rzeczy robionych ręcznie to świetny sposób na zarabianie pieniędzy w internecie i nie tylko. Dlatego jeżeli macie talent plastyczny i lubicie spędzać długie godziny na przykład robieniu swetrów na drutach, to być może to hobby jest właśnie dla Was idealnym rozwiązaniem. Siódmym hobby, dzięki któremu możemy zarabiać pieniądze, jest fotografia. Szczyny, wesela, imprezy okolicznościowe, studniówki. Wszędzie tam, gdzie coś się dzieje, potrzebny jest dobry fotograf. Mówię dobry, ponieważ i to hobby wymaga od nas posiadania talentu, uchwycenia idealnego momentu na wykonanie niepowtarzalnego zdjęcia. Fotograf podobny jest do snajpera, który musi być uważny, musi być precyzyjny i nie może się pomylić. Oprócz standardowej pracy, fotograf może zarabiać pieniądze w internecie, sprzedając swoje zdjęcia na różnego rodzaju serwisach umożliwiających tego typu zajęcie. Ósmym hobby, które może przynieść nam pieniądze, jest kucharstwo. Jeżeli posiadasz talent do gotowania, możesz spieniężyć swoją pasję i zacząć zarabiać pieniądze. Możesz założyć blog lub kanał na YouTube i pokazywać innym, jak się gotuje, i zarabiać na reklamach wyświetlanych podczas Twoich wideo. Możesz piec i gotować dla sąsiadów, rodziny, w zamian oczywiście za wynagrodzenie. Tylko proszę, nie każcie płacić swoim dzieciom za gotowanie ich ulubionych przysmaków. Możesz w końcu napisać książkę lub stworzyć e-book, który będzie zawierał zbiór Twoich ulubionych przepisów. Opcji jest naprawdę, naprawdę sporo. Pamiętaj jednak, aby zacząć zarabiać pieniądze tym sposobem, musisz najpierw zdobyć grono osób zainteresowanych tym, co robisz, a dopiero później zacznij myśleć o monetyzacji swojego grona odbiorców. Kolejnym hobby, które może przynieść Ci stały dochód, jest miłośnik zwierząt. Jeżeli interesujesz się określonym typem zwierząt, możesz stać się ekspertem w określonym gatunku i na przykład zostać trenerem psów. Możesz również zacząć hodować zwierzęta i sprzedawać je innym ludziom. Warto również rozważyć opcję pielęgnacji zwierząt innych ludzi. Psi fryzjer czy kosmetyczka mogą brzmieć dla niektórych nieco ekstrawagancko, ale coraz więcej właścicieli zwierząt decyduje się na tego typu usługi. Dziesiątym hobby, które może zacząć przynosić nam pieniądze, jest muzyka. Jeżeli umiecie grać na dowolnym instrumencie, to możecie uświetnić różnego rodzaju uroczystości swoją grą i śpiewem. Oczywiście odpłatnie. Oprócz tego możecie tworzyć muzykę dla innych, umieszczać ją na przykład na YouTubie i czerpać zyski z reklam lub od sprzedaży praw autorskich do Waszej muzyki. Nie sposób również nie wspomnieć o tym, że możecie założyć kanał na YouTubie i uczyć innych śpiewu i gry na instrumentach. To również znakomity sposób na zarabianie w internecie. Jedenastym hobby, które... Hej, jeszcze tu jesteście? Nie wierzę. Jedenastym hobby, które warto wziąć pod uwagę, jest majsterkowanie. Jeżeli naprawianie różnych popsutych sprzętów sprawia Wam przyjemność i Waszą sypialnię najchętniej zmienilibyście na garaż, to hobby jest czymś, co może przynieść Wam całkiem niezłe pieniądze. Po raz kolejny możecie założyć kanał na YouTubie, jak na przykład Mario Budowlaniec, i pokazywać innym, jak należy na przykład położyć płytki czy panele, i tym samym zarabiać naprawdę dobre pieniądze na reklamach i współpracy z dużymi firmami chcącymi zareklamować swoje produkty na Waszym kanale. Możecie również tradycyjnie oferować różnego rodzaju usługi naprawcze innym osobom ze swojej okolicy i robić to, co kochacie. Kolejnym hobby dostarczającym dodatkowy zarobek jest zawód komika. Jeżeli posiadacie talent do zabawiania publiczności, a Wasz wrodzony urok osobisty sprawia, że inne osoby mogą słuchać Was godzinami, to zawód komika jest tym, co może zacząć przynosić Wam pieniądze. Po raz kolejny internet staje się znakomitym narzędziem do rozprzestrzenienia swojego talentu i docierania do tysięcy osób ze swoim przekazem. Jak pokazuje chociażby sukces kanału Abstrahuję,
YouTube jest do tego najlepszym miejscem. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyście próbowali swoich sił na scenie i występowali przed żywą publicznością na przykład weselach. Jako wodzirej to również bardzo dobry sposób na zarabianie pieniędzy. 13. hobby, które może dostarczyć Wam pieniędzy, jest kosmetyczka. Jeżeli Twoją pasją jest dbanie o wygląd, wiesz, jak należy właściwie dobrać kosmetyki, aby osiągnąć niesamowity efekt, to być może warto zastanowić się nad tym hobby. Makijaże, paznokcie, zabiegi regeneracyjne. Panie chyba same wiedzą najlepiej, jak wiele usług można oferować innym i dzielić się tym samym swoją pasją. Nie będę wałkował kolejny raz, że możecie udzielać się w mediach społecznościowych i zarabiać dzięki temu pieniądze, ponieważ wspomniałem o tym już kilkakrotnie. To już wszystkie hobby, dzięki którym możecie zarabiać pieniądze. Mam nadzieję, że to wideo dostarczyło Wam odpowiednią dawkę wiedzy i pomogło w wybraniu pasji, dzięki której zaczniecie generować pieniądze. Raz jeszcze zapraszam Was do pozostawienia komentarza z Waszą pasją pod tym wideo lub, jeżeli macie takie życzenie, pomysłem na nowe filmy. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.